Paluszki rybne to jest przysmak, obok którego nie przejdzie obojętnie żadne dziecko, a dorośli też bardzo chętnie spałaszują kilka sztuk. I właśnie w tym filmie pokażę Wam, jak przygotować takie paluszki we własnej kuchni, tak żeby były zdrowe i pyszne, ale przede wszystkim, żeby miały bardzo chrupiącą panierkę. I właśnie od przygotowania panierki zaczniemy. Do pojemnika blendera wrzucacie płatki kukurydziane, one zapewnią chrupkość i piękny kolor. Następnie twardy ser typu parmezan, garść orzechów nerkowca, jeszcze szczypta soli i pieprzu, możecie dodać też świeże zioła. I to wszystko blendujecie, ale nie na drobną mąkę, ale na takie kilkumilimetrowe drobiny. W tym przepisie proponuję Wam użycie polędwicy z dorsza, ale równie dobrze sprawdzą się takie ryby jak łosoś czy nawet sum. I teraz rybę musicie pokroić w podłużne kawałki na jeden kęs. Przyprawiacie ją sokiem z cytryny, solą i pieprzem i zaraz potem obtaczacie w mące. Teraz czas na kąpiel w jajku i panierowanie w zmielonych płatkach kukurydzianych. I tak przygotowane paluszki lądują w piekarniku na mniej więcej 8-10 minut. Temperatura 200 stopni. I tak to się prezentuje. Moi kochani, murowany hit w każdym domu. Zwróćcie, że spróbuję. Rewelacja. Po pełną wersję przepisu odsyłam Was jak zwykle do opisu pod filmem. Zapraszam Was też na stronę Akademii Smaku, tam znajdziecie mnóstwo pomysłów na przyrządzanie ryb, ale też innych fajnych smakołyków dla dużych i dla małych. Zapraszam i do zobaczenia w następnym filmie.